Koniec roku zapasem zawsze co roku większość mieszkańców spotykała się pod chmurką. W tym roku Sylwestra pod chmurką nie będzie. Dlaczego? Ach, z jednej takiej bardzo prozaicznej przyczyny. My, tak jak mówiłem, byliśmy potraktowani tą wichurą. My musimy na koniec roku, jesteśmy troszeczkę już na zero, bo to też są wydatki związane z organizacją tego. A dwa, formalne kłopoty się zaczęły piętrzyć. No, jesteśmy krajem, który jest troszeczkę inny niż na przykład Czechy, w których ostatnio gościliśmy. Otóż w Czechach można było zwyczajnie podać grzańca, można było zwyczajnie zorganizować taki jarmark, nie zatrudniając armii ochronny, a w naszym kraju przepisy na to nie pozwalają. Myślę, że wszyscy Państwo pamiętają pożegnanie lata, kiedy na początku tej imprezy było więcej ochrony niż mieszkańców i wzbudziło to też takie niezadowolenie. Ja też chciałbym, żeby nasi strażacy mogli obstawić tego typu imprezy, ale przepisy wymagają od nas ich tych koncesji wydawanych na nawet głupi grzaniec i właśnie zabezpieczenia tego w postaci karetki, straży pożarnej, właśnie ochrony. To się robi impreza masowa i zwyczajnie nas to w tym roku przerosło. Ja, jeżeli zostanę tutaj, powiedzmy, wybranym na następną kadencję, jeżeli tak po tym audycie się okaże, że tak będzie, będę starał się tą tradycję spotkań sylwestrowych kontynuować. I będziemy się do niej przygotowywali tak, żeby było jak najlepiej. No, wichury też nikt nie przewiduje, że będzie wiała i że będzie trzeba naprawiać tych strat. Wszyscy pamiętamy i Orlik, który czekał ileś miesięcy na realizację i było to uciążliwe. No, to są takie zwykłe powody, dla których czasami nie jedziemy na wczasy, czasami nie wymieniamy auta. Zwyczajnie czasami brakuje środków na to i tutaj z przykrością stwierdzam, że tutaj brakuje środków na zorganizowanie tej imprezy pod chmurką i do tego jeszcze brakuje tego dopięcia na poziomie formalnym tej imprezy i tutaj znowu wracam do tych wszystkich ochron tej drogi w pobliżu. No, przepisy są takie, jakie są, musimy się do nich stosować, no ale musimy to też w jakiś sposób ucywilizować na przyszłość, żeby tego typu barier nie było, żeby były jakieś okresy zachowane, przygotowawcze do tego. Mieliśmy ładną imprezę, przypominam, zapalenia choinki i myślę, że to jest też taka impreza, którą chciałbym, żeby rozwinąć na przyszłość, żeby ten plac zwycięstwa po modernizacji był takim ładnym ryneczkiem, który będzie powodem do przyjścia dla wszystkich właśnie w czasie tym przedświątecznym i będziemy się koncentrowali na tym, żeby te jarmarki takie przedświąteczne rozbudowywać nawet. Tak bym sobie to wyobrażał.